Oaza zieleni w samym centrum wielkiego miasta to właśnie Park Śląski w Chorzowie. To miejsce, gdzie odpoczywa i relaksuje się wielu mieszkańców regionu, chcących uciec od wielkomiejskiego zgiełku. Ten teren zielony to bogactwo województwa śląskiego. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców całego regionu, o czym świadczą liczby. To kilka milionów mieszkańców, gości, turystów, którzy właśnie w tym miejscu odpoczywają. W związku z tym sprawne wdrożenie planów, wdrożenie funduszy unijnych na to, aby ten park zmienił oblicze, to jest jeden z głównych zadań zarządu i marszałka Jakuba Chełstowskiego. A park zmienić oblicze musi, bo wiele jego elementów przypomina czasy minionej epoki. Rewitalizacja Parku Śląskiego ma przede wszystkim przywrócić mu funkcję jednoczącą społeczność regionu wokół odpowiedniej jakości wypoczynku, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Co ważne, kierunki modernizacji konsultowane są z mieszkańcami. Jest Rada Społeczna do Spraw Parku, czyli społecznicy, którzy przy parku działają. To wiele organizacji od wielu lat działających na rzecz parku. Oni sami podkreślają, że do tej pory władze województwa niekoniecznie chętnie rozmawiały z nimi o każdych problemach parku. Teraz to się dzieje. Park Śląski wkracza w kolejną fazę modernizacji. Jedne z zadań są już na finiszu, inne dopiero się rozpoczną. Głównym celem projektu jest zachowanie Parku Śląskiego i jego infrastruktury rozpoznawalnej w całym regionie oraz nadanie mu nowych funkcji związanych z rewitalizacją społeczną. Z dużych tematów to też ogłoszony przetarg na rewitalizację, właściwie przywrócenie do życia ogrodu japońskiego. On kiedyś był obok ogrodu różanego. No i co? I dwa dialogi techniczne przygotowujemy się, rozmawiamy z partnerami, którzy nam mogą pomóc w stworzeniu wodnego placu zabaw i nowej aplikacji mobilnej dla Parku Śląskiego. Park od ponad 60 lat służy spacerowiczom, turystom, uczestnikom imprez masowych, a także zwolennikom wzmacniania zdrowia i sportowej kondycji na łonie przyrody. W projekcie modernizacji pomyślano o każdym. Są już procedury ogłoszone, procedury zamówień publicznych na rewitalizację świątyni Petrycha. Oświetlenie Alei Leśnej to też ukłon trochę w stronę rolkarzy czy rowerzystów, którzy często tamtędy jeżdżą. To nieliczne z zadań projektu. Modernizacja trwa, a mieszkańcy nie ukrywają swojego zadowolenia z tej inicjatywy. Park ma już tyle lat, nie wiem, 60 i to wszystko się starzeje, drzewa umierają, no więc trzeba coś stale zmieniać. Ludzie przyjeżdżają z różnych krajów, z różnych miejsc, widzą, że inne parki wyglądają inaczej. Dlatego myślę, że trzeba coś tu stale robić i poprawiać. Modernizacja jest potrzebna, no potrzebna, konieczna i gratuluję tym, którzy postanowili, że tak ma być. Efektem rewitalizacji Parku Śląskiego będzie zwiększenie potencjału zarówno ekonomicznego, jak i społecznego tego obszaru, a przez to wzrost jakości życia w całym regionie.